Witam widzowie, wróciłem z wyjazdu, więc to oznacza, że wracamy do filmów codziennie i będą to filmy nagrywane na bieżąco, już nie te zapasowe i tak dalej. A to, że wróciłem, oznacza też, że w końcu mogę nagrać dla was odcinek z nowego update w Poland Heaven. Jest to największy update w historii Poland Heaven i czekaliśmy na niego ponad miesiąc. Na update Brookhaven też czekaliśmy miesiąc, dostaliśmy dwa domy, a tutaj dostaliśmy coś naprawdę ogromnego w naszej gierce, czyli Poland Heaven. I jest to tak, 3 nowe miejsca na domy, czyli wyspy, 2 nowe samochody, jeep i autobus, 5 nowych sklepów w Ercio Plaza, czyli bardzo powiększyliśmy Ercio Plazę, nowy wygląd stacji Orlen, ponieważ stary był dosyć słaby, nowe lotnisko, bardziej polski kościół, mniejsze zmiany na mapie, jest ich dużo, 5 nowych sekretów i one też są dosyć duże, nie wszystkie, ale niektóre są naprawdę bardzo duże, branie rzeczy z półek w niektórych sklepach, w większości już możecie brać rzeczy z półek, tak więc to jest super, i większe morze oraz możliwość dawania donate na rozwój gry, czyli po prostu słuchajcie, będziemy mieli więcej robuxów, aby ja mógł te robuxy płacić innym ludziom, płacę tutaj ludziom, żeby oni mogli tworzyć tą gierkę, ale nic za to nie dostaję, więc jeżeli ktoś chce, to możecie dawać donaty. W Game Passa oczywiście macie taką możliwość, ale nie zmuszam, jest to oczywiście tylko dobrowolne. Dobra, gramy sobie i zaczynamy, słuchajcie, po miesiącu w końcu mamy nowy update'er, dlatego mega się cieszę. I od czego zaczniemy sobie? No może od tych samochodów, ponieważ zostały dodane dwa nowe samochody Brookhaven. Pierwszy to jest ten oto jeep właśnie żółty. O, proszę bardzo, tak on tutaj wygląda. W ogóle jestem mega pod wrażeniem, jak to Poland Heaven się rozwinęło na przestrzeni tych kilku miesięcy, co nie? Uważam, że naprawdę zrobiliśmy ogromny progres, więc naprawdę mega się cieszę i cieszę się, że też właśnie lubicie grać w tą gierkę. I kolejnym samochodem, który został dodany, kolejny pojazd, to jest właśnie autobus. Już był ostatnio, o, bus szkolny. Przez przypadek zespawnowałem karetkę. A teraz mamy taki właśnie zwykły autobus. Tak on tutaj wygląda. Tam jest też całkiem spoko. Może się przydać do jakiegoś RP tutaj. Widzę, że to nie zawsze działa, kiedy się usiądzie. Ale proszę bardzo, za drugim razem się udało. I możemy sobie oczywiście tutaj jeździć. O, elegancko. Mamy sobie tutaj piękny autobus. Dobra, kolejną rzeczą, którą wam może pokażę, to jest nowy Orlen. Ponieważ pisaliście mi wiele razy, że w sumie to Orlen, no jest taki dosyć słaby. Co nie ta stacja, dlatego przerobiliśmy go na troszeczkę lepszy i tak on teraz wygląda. Jest troszeczkę bardziej realistycznie, jak widzicie. Tak to tutaj wszystko sobie wygląda i pokażę wam też branie rzeczy z półek, ponieważ to jest coś, o co chyba najczęściej prosiliście, kiedy was pytałem, co chcecie w Poland Heaven. Natomiast słuchajcie, dodaliśmy to, zobaczcie, bo teraz możemy sobie tutaj nacisnąć i kiedy naciśniemy na wodę, to dostajemy wodę. Kiedy naciśniemy na chipsy, dostajemy chipsy. Kiedy naciśniemy na chusteczki, dostajemy chusteczki. Będziemy to rozwijać, ogólnie nie ma jeszcze mega dużo rzeczy, ale na razie mamy kilka. No i tak to właśnie wygląda, możemy już brać rzeczy z półek, tam jest akurat bardzo, bardzo fajne. Na mapę zmieniło się też bardzo dużo rzeczy tak naprawdę, ale to są takie mniejsze rzeczy, abym wam to chciał wszystko pokazywać, to by to zajęło naprawdę wieki. Mieliśmy update na zrobienie tego, no, czy mieliśmy miesiąc na zrobienie tego update'u, dlatego jest on naprawdę bardzo, bardzo duży, ale też taką większą rzeczą, która jest zmieniona na mapie, to jest nowe lotnisko i słuchajcie, tak ono wygląda. Już tam, słuchajcie, idziemy, jest to lotnisko Poland Heaven, proszę bardzo. Jest ono mega bardziej rozbudowane niż na Brookhaven właśnie, zobaczcie, bo normalnie na Brookhaven to wygląda właśnie tak, że mamy jedno wejście, a teraz proszę bardzo, tu mamy jeszcze kolejny korytarz. No i zobaczcie, ławeczki. Tutaj mamy jakieś rozpiski, lot do Francji, Kanady, Meksyku, Polski, Japonii. No i słuchajcie, tutaj mamy jakieś korytarze i dodatkowe samoloty, już wam to pokażę na freecamie. Proszę zobaczyć, o, tutaj jest samolot z firmy LOT, czyli polskie linie lotnicze. No i mamy ten zwykły samolot właśnie z Brookhaven, nawet to też jest, myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajne. Kolejną bardzo ważną rzeczą, która została dodana, są to, słuchajcie, teleporty do domów. Teraz jest 19 domków, ponieważ dodaliśmy domki na wyspa. Poprzednio update'cie dodaliśmy morze i wyspy, a teraz są też domki na wyspach. I oczywiście wszystko sobie tutaj pięknie działa. Możemy je sobie tworzyć, tutaj jest pierwsza wyspa. Tam są też jakieś inne, może wam pokażę na jakiejś innej. O, tutaj na przykład na wyspie 19 wam pokażę, proszę bardzo. Tutaj jest ta wyspa i zróbmy sobie, słuchajcie, domek, no który obojętny, na przykład ten. I proszę bardzo, domek powstaje. Tam więc, słuchajcie, mamy domek na wyspie. Oczywiście na każdej wyspie możemy to robić, tam więc myślę, że naprawdę, naprawdę super. No bo jednak były te wyspy, było to morze, był też jeden jacht, ale no domków nie dało się robić, ponieważ się nie wyrobiliśmy, ale w tym update'cie już to dodaliśmy. Nawet myślę, że naprawdę bardzo warto było czekać, ale to oczywiście nie jest wszystko. Co jeszcze tutaj, słuchajcie, zostało dodane? Czego wam jeszcze nie pokazałem? Dobra, tepnijmy się pod domek numer 17, a to dlatego, że chciałbym wam pokazać kościół, a tutaj jest to troszeczkę inaczej rozpisane. To czekajcie, to jest pewnie domek numer 12. O, proszę bardzo, tutaj jest kościół i zobaczcie, kościół też przerobiliśmy lekko na taki bardziej polski, ponieważ też o to prosiliście, ale nie za bardzo wiem sobie, o co wam za bardzo chodziło. No bo taki polski kościół, to można różnie, jakby wiecie, określić tak naprawdę. I przerobiliśmy to na coś takiego. Wydaje mi się, że to jest dosyć spoko przerobione jak na polski kościół, ale w środku jest to jeszcze lepiej zrobione, ponieważ zobaczcie, dodaliśmy tutaj starszą babcię, księdza i starszego pana, nawet to już jest chyba takie najbardziej polskie. No i to oczywiście wygląd, co nie? Tutaj teksturki pozamienialiśmy i tak dalej. Także wydaje mi się, że jest to lepsze troszeczkę i troszkę bardziej polskie, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli coś, to będziemy to zmieniać. Oczywiście link do tej gierki macie w opisie. Gierka się nazywa Poland Heaven RP, możecie sobie zagrać. Mówię dla tych, którzy nie znają tej gierki. To jest zwykły Brookhaven RP, tyle że z darmowymi game passami. No i
macie tutaj jakieś polskie akcenty, typu sklep Biedronka, czy coś w tym stylu, Żabka, Poczta Polska i tak dalej, też polskie samochody. Sekretów wam może nie będę pokazywał, bo albo pokażę wam taki jeden fajny sekret, ale resztę sobie może odkryjecie sami, bo z jednego sekretu jestem naprawdę bardzo dumny, w sensie podoba mi się on. Pracujemy też nad ogromnym po prostu sekretem z fabułą, ale to będzie w następnym update'cie. Proszę bardzo, weźmy sobie tutaj do basenu i zobaczcie, w tym miejscu mamy, słuchajcie, taki sekrecior i zobaczcie, konie są na randce, jak to pięknie wygląda, no naprawdę, to jest przepiskie, konie z brychowym na randce. Czy to nie jest przepiękne, po prostu moim zdaniem to jest przepiękne. Dosyć śmieszny sekrecior, są też, słuchajcie, dużo, dużo lepsze, więc słuchajcie, szukajcie, a na pewno znajdziecie też coś lepszego. Powiększyliśmy też morze, słuchajcie, żeby ono było troszeczkę większe, żebyście mieli większy obszar do pływania właśnie. Tam jest to morze jest jakieś dwa razy większe teraz niż na normalny Brookhaven. Wiem też, że możecie mieć lekkie lagi na gierce, ale ogólnie gierka jest przystosowana tak, że Roblox automatycznie aby ustawia, że gierka wam nie powinna lagować, więc jeżeli wam laguje, to po prostu proszę bardzo, tutaj macie ustawienia i tutaj macie takie coś, jak właśnie takie ustawienia tej grafiki, dlatego zmniejszcie sobie to i dzięki temu wam to nie będzie lagować, to jest pierwszy sposób. Albo macie coś tutaj na dole ustawienia i możecie na przykład usunąć rozmazanie słońca, promienie słońca, rozmazanie, cienie i tak dalej, jak wyłączycie cienie, to już wam na pewno przestanie lagować. Tam jeżeli ktoś ma lagi, no to jest taki sposób właśnie dla niego, a teraz wam pokażę chyba największą rzecz, na którą pracowaliśmy chyba najwięcej, czyli Polska, czyli nie Polska Galeria, bo Polska Galeria to już była dawno, czyli Ercio Plaza od mojego niku, ale są to nowe sklepy w Ercio Plaza i już wam to oczywiście pokazuję, tak więc pojedźmy sobie do tej Ercio Plazy, jest naprawdę mnóstwo nowych sklepów, w Ercio Plazie też są sekrety, to wam, tak wam zdradzę. W ogóle podczas kiedy byłem na wyjeździe, a w sumie w dzień kiedy już wróciłem, to udało nam się wbić 50 tysięcy subów na kanale, więc bardzo wam dziękuję i teraz lecimy po 100 tysięcy, oczywiście lecimy po srebrny przycisk, będzie naprawdę super, jeżeli nam się uda dobić to 100 tysięcy, nie wiem, tak do końca wakacji, no to może być wyzwanie, ale może się uda, dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i zostawcie też łapeczkę w górę, o tym nie powiedziałem. Dobra, jesteśmy w tej, słuchajcie, galerii. Wcześniej Tesco było takie ogromne tak naprawdę, było naprawdę wielkie Tesco i tak naprawdę, no, tak ono wyglądało, ale teraz jest zmniejszyliśmy, teraz wygląda tak i tak jest duże, ale jest troszkę zmniejszone, ponieważ tam na tyle są nowe sklepy. Tutaj wcześniej było obok Smyka Media Expert, a teraz jest nowy korytarz i Media Expert jest tam. Tutaj jest taki punkt informacyjny, proszę bardzo, a tutaj, słuchajcie, mamy Media Expert właśnie przeniesione. Aha, dobra, sorry, jednak się pomyliłem, dlatego że zapomnieliśmy tutaj czegoś wstawić, w sensie tutaj powinno być CCC, a tutaj nie ma loga CCC, tylko jest Media Expert, bo jak widzicie, tak wygląda CCC, to jest właśnie pierwszy nowy sklep, jak coś to ja też nagrywam przed publikacją update'u, więc kiedy wy to oglądacie, to update już wyszedł i wtedy to już jest na pewno naprawiony, bo chyba o tym zapomnieliśmy, czy coś w tym stylu. Dobra, no jak widzicie, w CCC to jest tutaj naprawdę mnóstwo jakichś fajniutkich butów, dlatego naprawdę mega fajnie to wygląda. Media Expert jest przeniesione i jest to przeniesione tutaj. Dodaliśmy też stokrotkę, ponieważ bardzo o to prosiliście, abyśmy dodali właśnie ten supermarket, czyli stokrotkę. Możemy, słuchajcie, też sobie brać tutaj z tej stokrotki właśnie itemki, niektóre na przykład wodę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po tej stronie mamy salę zabaw dla dzieci, zobaczcie, tutaj jest plac zabaw i tutaj tak to wygląda, właśnie tutaj mamy jakieś klasy, coś w tym stylu, myślę, że naprawdę bardzo fajne, to jakieś zamki dmuchane i tak dalej, tutaj piłka, no zamki dmuchane, tak więc wygląda to naprawdę super moim zdaniem, ten plac zabaw akurat, a tutaj obok jest taka kawiarnia, jakaś mediska, tak więc tak to tutaj wygląda, jest to oczywiście przerobione z prawdziwej kawiarni Starbucks, no jakoś tak się to nazywa, właśnie w Brookhaven, tak to wygląda, myślę, że naprawdę bardzo spoko, bardzo szybko o tym powiedziałem, ale uwierzcie, że zrobić to wszystko nie było prosto, bo zrobić na przykład te buty, to już było mega wyzwanie, albo ogólnie zaplanować te sklepy i tak dalej, to naprawdę wszystko mega długo trwało, ale cieszę się, że nam się udało wydać tą gierkę, cieszę się, że udało nam się wydać ten update, że ta gierka tak wam się podoba, no i mam nadzieję, że ten update też wam się podoba, dlatego dawajcie znać w komentarzach, jak w skali od 0 do 10 oceniacie ten update, ja go nie będę oceniał, dlatego że sam go robiłem, dlatego no musiałbym go ocenić 10 na 10, wiadomo. Czy nie, no wiadomo, wszystko można by było zrobić lepiej, co nie, to nie ma co tutaj mówić, ale no, wiecie, my też nie mamy takich profesjonalnych tutaj osób, które tworzą to wszystko, tak jak to jest na przykład w Brookhaven, czy w innej, każdej popularnej gierce, ale po prostu my sobie tak to robimy w sumie dla frajdy, co nie, i też dla was przede wszystkim, bo nic z tego tak naprawdę nie mamy. Także osoby, które mi pomagają, to akurat mają, bo im, słuchajcie, daję coś za to, ale no ja nie dostaję za to kompletnie nic, więc też będziecie dawać jakieś oczywiście donejciki, aby były częściej Game Pass, aby były częściej update'y do tego naszego Poland Heaven, no i wtedy gierka też będzie lepsza, będzie się po prostu lepiej rozwijać. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i do zobaczenia już jutro na kolejnym odcineczku, więc pa pa!